majesté, vêtu de force et saint de pouvoir. Le Seigneur vient, vêtu de majesté, vêtu de force et saint de pouvoir. Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli tam faryzeusze i uczeni w prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i z Jeruzalem. A była w nim moc pańska tak, że mógł uzdrawiać. Wtem jacyś mężczyźni, niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed nim. Nie mogąc w żaden sposób go przenieść z powodu tłumu, weszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem na sam środek przed Jezusa. On, widząc ich wiarę, rzekł: Człowieku, odpuszczone są ci twoje grzechy. Natłuczeni w piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić: kimże on jest, że wypowiada bluźnierstwa? Któż może odpuścić grzechy prócz samego Boga? Lecz Jezus przejrzał ich myśli i w odpowiedzi na nie rzekł do nich: co za myśli nurtują w sercach waszych? Cóż jest łatwiej powiedzieć: odpuszczone są ci twoje grzechy, czy powiedzieć: wstań i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do sparaliżowanego: mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu. I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał, i poszedł do swego domu, wielbiąc Boga. Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich. Wielbili Boga i pełni bojaźni mówili: przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj. Oto słowo Pańskie. Słowo dzisiejsze jest bardzo znane i na pewno nieraz je jakoś medytowaliśmy, próbowaliśmy się odnaleźć w autorach, w aktorach tego dramatu. Czy to tych, którzy niosą tego paralityka, czy w samym paralityku, w samej scenie spotkania z Chrystusem, odpuszczenia grzechów, doświadczenia też tego uzdrowienia zewnętrznego. Mnie jakoś dzisiaj dotknęła osoba, która pewnie nie występuje w dzisiejszej Ewangelii, przynajmniej w sposób taki wyraźny. Mianowicie ktoś, do którego należał ten dom, który przyjął Chrystusa do siebie. Chrystus nie mieszkał w Kafarnaum. Musiał skorzystać z czyjejś gościnności, będąc właśnie tam, w tym domu. I sobie tylko wyobrażam, że no fajnie się to czyta, ale nie wiem, czy byście byli tacy zadowoleni, gdybyście już tak zrobili wiele dla Chrystusa, zaprosić go wszyscy ludzie. Oczywiście to fajnie być gospodarzem. Wiele się dzieje i ja tu jestem też panem trochę tej sytuacji. No ale jakby tak zaczęli wam dom rujnować, dach rozbierać i potem się to całe towarzystwo oddala, a wy macie przerąbany i remont domu. Kiedyś jak mój współbrat opowiadał o... był tak bardzo przejęty objawieniami w Fatimie. Mówi: ale ci ludzie z Fatimy to bynajmniej nie byli tacy zadowoleni z tych wszystkich cudów i objawień. Bo mówi, jak przyszły na ten cud słońca, przyszły tysiące w pola i zatratowali w maju wszystko, co urosło, to nie byli tacy happy. Nie? Cały plon, który zasiali, czekają na to. To bieda wtedy ogromna. Teraz to moje i teraz wszystko mi na butach roznieśli w tym błocie. I poszli do domu zadowoleni z cudu. To tak średnia przyjemność. Tego
pytanie, które mi się jakoś jawi, na ile rzeczywiście chcę być takim gospodarzem tego cudu, na ile angażuję się w coś, co bynajmniej nie przynosi mi jakichś kokosów dla mnie, jakichś rzeczy, które będą mi służyć, tylko wręcz przeciwnie, że kiedy zapraszam Chrystusa, to jestem wystawiony na stratę. Na ile się wtedy zaangażować, na ile przyjąć to wyzwanie, na ile się wystawić. Święty dzisiejszego dnia, święty Ambroży, znany jest między innymi z tego, że przeciwstawił się cesarzowi. Ponieważ kiedy cesarz nadużył swojej władzy, wprowadził masakrę w swoim gdzieś tam państwie, nomen omen, Konstantynopol i masakra, ludobójstwo, skąd my to znamy z czasów bardziej nam współczesnych, Ormianie, nie Ormianie, ale to już czasy Ambrożego, IV wiek, i Ambroży ma odwagę przy następnej Eucharystii, kiedy przychodzi oczywiście chrześcijański cesarz na mszę, mówi: a ty Komunii Świętej nie dostaniesz wolno. Publicznie znieważyłeś imię chrześcijan, nie ma dla ciebie Komunii Świętej, jesteś w suspendzie, wynoś się z kościoła. Normalnie powinien stracić głowę. Stało się zupełnie inaczej, bo cesarz się podporządkować wszedł w pokutę i zadośćuczynienie. I to jest to, nadstawić się, zaryzykować swoje życie. Teraz nie wejść w to taką opcję polityczną, że przecież narazi się cesarzowi, to można Kościół narazić. Nie? Są cesarze, którzy po tym całym przewrocie Julian Apostata, który będzie prześladował chrześcijan, może się znowu to samo stać. Cesarz się wkurzy, odwróci się od chrześcijan, by nie mieć podgórkę. Nie, to może lepiej nie ruszać tego wszystkiego. Daleko jest to od nas. Kiedy niejaki pan Aleksander Kwaśniewski, prezydent ówczesny Polski, wprowadził tą ustawę aborcyjną z tą klauzulą, że można dzieci podejrzane o choroby, bo to wcale niekoniecznie, że są chore, że te można abortować, to ówczesny przeor Jasnej Góry, Szczepan, powiedział: ten pan na Jasną Górę nie wejdzie. Ten kompromis aborcyjny jest zgodą na śmierć niewinnych. Ten pan nie wejdzie na Jasną Górę. Jaka była reakcja? Szczepan wyjechał do Francji. Zmienili ulin przeora. Po co iść na konfrontację z prezydentem Polski? Ateista, bo ateista, komuch, bo komuch. Co się będziemy narażać? Lepiej zmienić przeora, nie? Przed następny zaakceptował. Daleko to od nas? Nie. O ten kompromis aborcyjny i dzisiaj wielu chrześcijan mówi: nie wolno iść na udry, nie, bo będzie jeszcze gorzej, bo więcej będą zabijać. Jest przykazanie jasne, Słowo Boże jest proste. Nie zabijaj. Nie ilu, nie jakich, nie zabijaj. Dzisiaj zgodzi się na jakiś tam margines, który ci się wydaje, a zło pójdzie dalej. Nie ma kompromisu ze złem. To absolutnie nie jest chrześcijańskie. Dlatego jest i dla nas. Nie żyjemy w innych czasach. Żyjemy ciągle, te czasy są takie same, żeby stawić się za Panem Bogiem, ponieść stratę. Nie bardzo chcemy. Może jeszcze być świadkiem cudów. To owszem, ale żeby to we mnie nie uderzyło. A można mieć i postawę.
świętego Ambrożego, postawę ewangeliczną. Ferme ton trône, depuis toujours tu es la sainteté, l'ornement de ta maison.